Kacper, kiedy wystartowaliście, bo ten sezon ogólnie dla wyciągów narciarskich trochę kapryśny, można powiedzieć. Tak, tak, jednak nam się udało wystartować już 6 grudnia, to był zeszły piątek. I no jeździmy do dzisiaj. Mieliśmy drobną przerwę czterodniową, żeby przygotować warunki właśnie na ten weekend, dośnieżyć nocami stok. I właśnie, żeby na ten weekend było wszystko ok. No jednak jest, bo dzisiaj jeździmy od rana i narciarze bardzo chwalą. Właśnie, wy z uwagą śledzicie prognozy pogody, chyba jak mało kto. Tak, z uwagą śledzimy prognozy pogody, jednak w tym roku trochę one się nie sprawdzają, bo tutaj w Kasinie, ogólnie w Beskidach, Bezpłowiek, zmagamy się z lekką taką inwersją. Dołami tam, jak tutaj na dole, jest dużo większy mróz niż tu mamy u góry. Jednak w tym roku, a przez to, że była susza przez całe lato i jesień, wilgotność powietrza była w miarę niska. Armatki potrzebują dośnieżenia i mrozu, i wilgotności, więc nawet jak nie jest ten mróz jakiś zbytnio duży, a wilgotność jest mała, to wystarczy, żeby uruchomić armatki i produktywnie, efektywnie nasierzać stok. Bardzo dobre warunki, mało ludzi. Trzeba wykorzystać ten dzień. Jutro na pewno będzie więcej ludzi. Pogoda fajna, cieplutko jest. Przejrzystość rewelacyjna, także można podziwiać. Chyba Sandomierz widać tam z góry, także nie jestem pewien, ale naprawdę bardzo, bardzo fajne warunki. No śnieg taki sztuczny jest, troszkę taki bardziej zbity, troszkę bardziej ślisko jest, ale jeżeli narty są przygotowane, no to jak najbardziej da się dobrze pojeździć, dobrze wykorzystać ten czas i naprawdę czerpać z tego dużą przyjemność i frajdę. Przyjechałem z Rzeszowa. Właśnie jakie warunki? Wie pan co, bardzo fajnie, jak na sztuczny śnieg. Da się pojeździć. Na początku był troszeczkę zmrożony, bo to wiadomo, po mrozie w nocy troszkę był taki bardzo śliski, jak to sztuczny śnieg, ale ogólnie bardzo fajnie. Teraz się trochę rozjeździło. Ja osobiście lubię jeździć na takim troszeczkę rozjeżdżonym śniegu. Śnieg jest bardzo fajny, grubo, bardzo dużo śniegu, zero kamieni, super przejazd. Polecam. Sezon rozpoczęty już? No pierwszy przyjazd. Pierwszy zjazd, jak na razie jest bardzo fajnie, myślę, że rozpocznę go od tego dnia.